Więc towarzysze, tutaj towarzysz Michał. Rozpoczynamy pierwszą rozmowę właśnie w okolicach 1 maja z towarzyszem Jakubem, jako właśnie bardziej doświadczony w gadaniu, w przynudzaniu. Postanowiłem tutaj rozpocząć. I może właśnie pierwsze pytanie do towarzysza Jakuba. No, mam nadzieję, że później się ośmieli i sam będzie mówił, sam będzie zadawał pytania. Pierwsze pytanie, właśnie jesteśmy po takiej wstępnej rozmowie. Dowiedziałem się, że towarzysz Jakub jest członkiem Postępowej Partii Polski. Więc moje pytanie właśnie brzmi, dlaczego postępowej, a nie komunistycznej? No cóż, no tutaj ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć, bo jednak no już dołączyłem do organizacji, kiedy istniała. Chodzi jednak mniej więcej o to, że w naszym ruchu działają nie tylko staliniści, trockiści i tak dalej, ale przewijają się również inne osoby, tudzież wszyscy dążymy do socjalizmu. W zasadzie staramy się jakoś połączyć te wszystkie ruchy, no a Komunistyczna Partia Polski poza tym jest już zajęta, prawda? No dobrze, ale to ja będę jakby, bo to pytanie o postęp, ono mnie interesuje z kilku różnych powodów. Więc pierwszy oczywiście powód to już jakby go zadałem, postęp, dlaczego nie komunizm, ale to jakby do tego może wrócę później. Ale ja mam zupełnie jakby inną tutaj, chciałbym to pytanie zadać z innej strony. Mianowicie, no, ruch komunistyczny jest częścią jakiegoś szerszego ruchu antykapitalistycznego i w ramach tego ruchu antykapitalistycznego możemy spotkać także ludzi, którzy łączą właśnie swoją nienawiść do kapitalizmu, swój antykapitalizm z hasłami radykalnie ekologicznymi, więc są tam także ludzie, którzy właśnie łączą hasło właśnie walki z kapitalizmem, z walką z przemysłem, walczą także z postępem. Tutaj we Francji jest taki ruch właśnie ekologów antykapitalistycznych, tam można trzeba powiedzieć, tam jest sporo różnych antykapitalistów, tam się angażowała m.in. trockistowska NPA. Inni trockiści, właśnie ruch ekologów walczących z lotniskiem w Notre-Dame-de-Lande na zachodzie Francji. No i właśnie mnie to ciekawi, no właśnie ja znam towarzysza Liona, wiem, że towarzysz Lion też jest jakby takim, no nie wiem, czy jest radykalnym ekologiem, no ale jest, no nie je mięsa, a więc chyba te takie towarzystwo właśnie ekologiczne jest mu bliskie. I jak on łączy właśnie, no, hasło postępu z rozmową z takimi, no, antypostępowymi ekologami, antykapitalistami? No, czy w ogóle jest tutaj jakaś nić porozumienia, Tak, no? no tutaj no wielokrotnie z towarzyszem Leonem tutaj pisałem i jak również z innymi członkami organizacji i w tym aspekcie no zdania są dość też podzielone. Ja wychodzę z prostego założenia, takiego zdroworozsądkowego, że no, przyroda, natura jest ogólnie okej, okay, no należy o nią jakoś zadbać, ale nie może to być czynnik hamujący przemysł. No, poza tym do mnie też jakieś tutaj hasła, nie jedzenia mięsa i tak dalej nie przemawiają, ale no nie na tym się skupiam. No tutaj też oczywiście zachęcam do zapoznania się z programem Minimum Postępowej Partii Polski. No przede wszystkim to on mnie zachęcił w ogóle do wstąpienia do tego ruchu, gdyż no, daje możliwość jakiegoś takiego zjednoczenia się wielu odłamów tego ruchu komunistycznego w jeden organizm, ponownie tak jak to miało miejsce w czasach Lenina. No oczywiście nie było to stuprocentowe połączenie, jak wiemy, ale jednak no jakoś wszyscy członkowie ruchu robotniczego w takim czy innym stopniu no wypowiadali się na temat rewolucji, wspierali ją. No ci, którzy nie wspierali rewolucji, no to raczej szybko spotykali się z krytyką, tak więc no można ich nazwać mianem takich oportunistów, prawda? No właśnie, i tutaj to słowo oportunizm jest dla mnie kluczowe, no. Bo jakby, no, podstawowa, jakby, no, z takimi, no,
rozważaniami z ludźmi, z różnymi ludźmi, z którymi tam no, właśnie toczyła się dyskusja na temat w ogóle rozłamu w Komunistycznej Partii Polski. W wyniku tego rozłamu właśnie powstała Postępowa Młodzież Polski. No to tam no, część osób jakoś tam będących w temacie, którzy to próbowali interpretować, no to oni po prostu przedstawiali towarzysza Liona jako takiego oportunistę, który wstydzi się słowa komunizm i dlatego, że wstydzi się słowa komunizm, no zresztą takich ludzi na polskiej lewicy jest mnóstwo. To znaczy, jeśli my tam porozmawiamy na przykład o Piotrze Ikonowiczu, no taki Piotr Ikonowicz, jak rozmawia z lewakami, to on mówi: a słuchajcie, 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 ja wam coś powiem, ja jestem antykapitalistą, ja nawet Marksa czytałem, nawet jestem kimś komunistą, więcej niż komunistą. No, takich różnych formułek używa, w każdym razie tak właśnie dostosowuje zazwyczaj swój przekaz. To, co mówi, to najpierw patrzy, z kim rozmawia i mówi: o, gada z komunistami, no dobra, to będę komunistą. No. Tylko no, to, co jest ważne, no to jest no to, co się mówi na zewnątrz. No i na zewnątrz, no to, co przedstawia Piotr Ikonowicz, no to jest, no, co on takiego mówi w ciągu ostatnich, załóżmy, 2 lat w swoich wystąpieniach Dobrze, publicznych. towarzyszy, to chwilę, No. bo najpierw chciałbym się odnieść jeszcze No. do towarzysza Liona. Tutaj no, nie będę się za bardzo wypowiadał, co było kiedyś, tak dalej. No, z towarzyszem Lionem osobiście się nie spotkałem, no także tutaj, towarzyszu, macie nawet takie pierwszeństwo, można rzec. Zresztą, no, Znaczy, ja dzięki ogólnie Bogu. się włączę na chwilę. Ja pozdrawiam towarzysza Liona i ja o towarzyszu Lionie mam wszystko to, co najlepsze. Mi się po prostu nie podoba słowo postęp. Tak? Towarzyszu Lion, Nie. zmień nazwę swojej strony na komunizm.org. Wtedy Dobrze. będzie wszystko okej. Okay, Już tutaj prostując, no, zasadniczo sprawa wygląda tak, no, nie będę się wypowiadał na temat tego, co było kiedyś, no, jestem w organizacji bodajże 3 miesiące niedługo będą, tak więc, no, nie sądzę, żebym był też jakoś, no, upoważniony jakoś do zabierania głosu w sprawach, w których no, nie uczestniczyłem bezpośrednio, tak? No, informacje można mieć różne, nie chcę tu nikogo w błąd wprowadzać. Tym niemniej, no, z moich tutaj korespondencji mojej z towarzyszem Lionem, no to śmiem twierdzić, że no, słowa komunizm się on nie wstydzi, jak również bardzo często podkreśla to, no, jaki cel nam przyświeca i kim jesteśmy, tak? A jednak też uważam, że no, towarzysz Leon jest tylko jednym człowiekiem w całym ruchu postępowym i nie można też tak wybiórczo tylko na podstawie jego postawy no, oceniać całości organizacji, albowiem no, jest nas jednak już trochę i sądzę, że no, jest wiele no, różnych stanowisk na różne aspekty, i tak naprawdę łączy nas właśnie program minimum, który w mojej ocenie jest dość sensownie napisany. No dobrze, to ja może jakby, no chciałbym powiedzieć, że ja powtórzę jeszcze raz, mam duży szacunek do towarzysza Liona i to nie jest, jeśli załóżmy, no, cała ta no, zmiana nazwy na ten postęp, ona by się właśnie, byłaby to taka taktyka stalinowska, tak jak załóżmy, no Stalin w czasie II wojny światowej, kiedy powiedział polskim komunistom: musicie stworzyć partię, i właśnie oni mówili: aha, no to odbudujemy komunistyczną partię Polski. To Stalin powiedział: nie, nie chcemy tutaj komunistycznej partii Polski. Partia komunistyczna w Polsce się źle kojarzy. Macie zbudować partię, w której nie będzie słowa komunizm. Tam podobno doszło do jakiejś dyskusji, i oni tam jednak chcieli ten komunizm przepchnąć. Stalin się wkurzył i powiedział: nie. I nazwa Polska Partia Robotnicza, właśnie na partii, w której nie było słowa komunizm, to podobno jakby całkowicie zaproponował Stalin. Więc jeśli tutaj to jest ta motywacja, że po prostu słowo komunizm się źle kojarzy i żeby tutaj no, niepotrzebnie odpychać od siebie ludzi,
Właśnie to ja jestem w stanie zrozumieć, tylko no, wydaje mi się, że akurat właśnie dzisiaj, w czasach rządu PiS-u, w czasach tej szalejącej dekomunizacji, w czasach tego no, takiego irracjonalnego ataku no, na wszystkich właściwie działaczy ruchu robotniczego, ruchu postępowego, na dorobek Polski Ludowej, na wszystkich żołnierzy, partyzantów walczących z faszyzmem, że oni są wszyscy jakoś tam no, wyrzucani jakby z pamięci. Nie wiem, przykładem niech będzie Marian Buczek. Marian Buczek, człowiek, który właśnie walczył o niepodległość Polski w I wojnie światowej, człowiek, który w więzieniach II Rzeczpospolitej, komunista, przesiedział 16 lat, II Rzeczpospolita istniała 21 lat, w ciągu tych 21 lat, 16 lat, Marian Buczek za działalność komunistyczną przesiedział w różnych aresztach, w różnych więzieniach, został wypuszczony z więzienia, pustego więzienia 1 września, gdyż oficerowie sanacyjni przestraszyli się, otworzyli bramy i sobie poszli. Marian Buczek wtedy pierwsze co zrobił, wstąpił do armii i po tygodniu został zabity w czasie wojny, broniąc właśnie niepodległej Polski. Mimo że była to Polska właśnie sanacyjna, to on wstąpił do tej armii, walcząc o niepodległość kraju, który go uciskał przez 16 lat, zamykał go w więzieniu i areszcie. I ten Buczek, mający różne ulice, mający różne place w Polsce Ludowej, dzisiaj przez PiS jest po prostu wyrzucany na śmietnik. I właśnie dlatego, że no są, no, można polemizować oczywiście, czy tam, no, część lewicy pewnie, jeśli PiS prowadzi jakąś tam dekomunizację, atakuje Bermana, atakuje Urząd Bezpieczeństwa, atakuje NKWD, atakuje Stalina, to nawet część tej lewicy takiej socjaldemokratycznej, no to mówi, w sumie to okej, okay, w sumie to okej, okay, no. No ale jeśli ten PiS, no, jest taki Dobrze, ślepy. towarzyszu, Czekaj, chwilę, czekaj, bo dokończę. dobra. No i PiS jest taki ślepy i po prostu nawet atakuje Dąbrowszczaków, związkowców, atakuje wszystkich, to właśnie dzisiaj wzniesienie hasła obrona komunizmu jako tej takiej walki z PiS-em jest właśnie tym, co może jednoczyć lewicę. Komunizm może jednoczyć lewicę, nie postęp. Oczywiście, towarzyszu, zgadzam się tutaj w pewnym sensie, oczywiście, bo w 100% też bym tak nie powiedział, że się zgadzam. O co chodzi? No, wydaje mi się, że no, postępowa partia Polski, no, postęp no, jest niejako wpisany w samą ideę komunizmu, dlatego tutaj może na usprawiedliwienie. A teraz przechodząc już do następnej sprawy, no to nie sądzę, żeby na siłę powtarzanie słowa komunizm, za którym nic nie idzie, coś wnosiło. No, nieważna jest w zasadzie, czy nazwiemy się Postępowa Partia Polski, Polska Partia Robotnicza, Polska Partia Komunistyczna, czy jakkolwiek inaczej, czy to ma kluczowe znaczenie. No, przede wszystkim jest ważne to, jakie tutaj poglądy prezentujemy, jakie stanowisko zajmujemy w jakich sprawach i tak dalej. No i tutaj też muszę powiedzieć, że właśnie w sprawie bohaterów Polski Ludowej, również Ludowego Wojska Polskiego, no bardzo często wspominamy, tak więc nie sądzę, żeby to było coś, co miałoby dyskredytować naszą partię tutaj w jakiejś działalności. No dobrze, ale to ja jeszcze będę bronił jednak słowa komunizm, więc Towarzysze, chwilę jeszcze. Nie no, musicie bronić słowa ale nie, komunizm. ale właśnie trzeba, bo nie, bo to jest tak, Bo że ja mówię, że, bo, nie, bo sformułowania z komunizm nie atakuję. towarzyszu, z tego co powiedzieli, nie chodzi o to, że atakujecie słowo komunizm, ale jednak z waszej wypowiedzi można było odczytać, że nieważne jest słowo, ważna jest treść, jaka za tym idzie, i można po prostu pewne rzeczy przekazać, nie stawiając kropki nad i, nie mówiąc, jesteśmy komunistami, tylko po prostu będziemy prezentować program komunistyczny, nie mówiąc o komunizmie. Dobrze to zrozumiałem? Niekoniecznie, bo jednak o komunizmie mówimy. Tudzież, no, a co do tej nazwy, no to równie dobrze ktoś mógłby się przyczepić, dlaczego nie jest komunista, towarzysz Michał, tak? No to na tej
W zasadzie można by się doszukiwać pewnych problemów, No a dobra, jednak no. też, Celny cios. jednak Widzę, też że tutaj szybko się prezentujemy towarzyszy uczucie. treści no, komunistyczne de facto. No dobrze, to o czym teraz? No, bo tak oczywiście to Tak. jest tak, że tak się trudno rozpocząć temat, a jak już się temat Tak. rozpocznie, to idzie, no. No tutaj no jeszcze można wspomnieć oczywiście o tym, że swego czasu na ruch postęp.org spadła fala krytyki za pewne metody, które tutaj towarzysze i towarzyszki prezentują. I w tej sprawie też chciałbym zabrać głos. No, zasadniczo nie powiedziałbym, że wszystkie działania tutaj w terenie mi się jakoś bardzo podobają. Znaczy, ale jakie, bo ja nie jestem w temacie. No, na przykład, bo często tam towarzysze wypisują na murach, tak dalej, postęp.org, tak dalej. Sierpy i młoty, też z podpisem postęp.org i tak dalej. No, nie powiem, żeby no akurat pisanie po murach było szczytem jakiejś tutaj działalności, prawda? Tym niemniej już no akcje z plakatami wszelkiego rodzaju ja osobiście popieram. I rozumiem, nie każdy się może z tym zgodzić, tym niemniej sądzę, że lepiej, że ktokolwiek robi cokolwiek, aniżeli tylko siedzi no i mówi, no można by zrobić rewolucję, no można by coś zrobić, można by założyć partię, ale nic za tym nie idzie więcej. Nie, no to ja chcę tutaj powiedzieć, że ja całkowicie popieram działalność sprejowania. Samemu się tym zajmowałem. Mogę nawet powiedzieć więcej. Towarzyszu Leon, jesteście moim uczniem w sprejowaniu. To najpierw ofensywa antykapitalistyczna, a później portal Lewica bez cenzury zasprejował całą Warszawę. Więc wy później tam jakby tutaj idziecie słusznym śladem. Więc ja to całkowicie popieram, ale oczywiście no nie ma co siać złudzeń, że no i właśnie to jest słuszna taktyka. Z jednej strony symbol, młot i sierp przyciągający uwagę, który mówi no, o co tak naprawdę chodzi, są komuniści, z drugiej strony adres strony internetowej, i na tej stronie internetowej już można wytłumaczyć właśnie no, jakiś tam program przedstawić, więc od tej strony jak najbardziej, Tak, no. z tym, że no właśnie tutaj mówię w tym kontekście, że na pewnych stronach na Facebooku pojawiła się właśnie krytyka za to sprejowanie murów Ale i na tak pewnych dalej. stronach na Facebooku to się krytykuje wszystkich, którzy nie wchodzą na tą stronę na Facebooku. To właściwie, no, więc to, że są ludzie na Facebooku, którzy krytykują innych, no, samo w sobie, no, nie jest jeszcze jakimś argumentem. Zwłaszcza jak ci ludzie, no, poza Facebookiem, no, niewiele robią. No, przynajmniej ja o Oczywiście, tym nie znam. towarzyszu, tym niemniej zawsze warto się do krytyki odnieść, by tutaj rozwiać wszelkie wątpliwości, bo jeżeli ktoś byłby zainteresowany, a to sprawia, że nie wiem, jest przeciwny, nie chce się przyłączyć, no to ja mówię śmiało, no nie musisz. Nie podoba ci się sprayowanie, nie sprayuj. Jest wiele innych możliwości propagandy, a jednak no budowa silnej organizacji komunistycznej, no, jest potrzebna. No dobrze, towarzyszu, a czy wy wysłuchaliście mojej dyskusji z towarzyszem Henrykiem z Komunistycznej Partii Polski? Oczywiście. Nawet się I rozpisałem wtedy, o ile a dobrze właśnie, pamiętam. a z kolei towarzysz Henryk, on przedstawiał mniej więcej tak, no, że wszyscy powinni się zjednoczyć pod sztandarem Komunistycznej Partii Polski. Mówił, że jest to jedyna zarejestrowana w tej chwili partia, w dodatku jest to partia poddawana represjom. I czy nie uważasz, że na przykład dla dobra sprawy powinny nastąpić jakieś rozmowy między postępem org, a właśnie Komunistyczną Partią Polski, żeby jakoś no jednak łączyć się, Tak, no? no to jest bardzo trafne pytanie. No, tutaj oczywiście prezentuję teraz moje osobiste zdanie. No nie wiem, jak tam pozostali to moi towarzysze się zapatrują. Jeszcze coś takiego nie było prezentowane, chociaż samo zjednoczenie komunistów pod jednym sztandarem nieraz omawialiśmy.
Dlatego też moje zdanie jest takie, że na pewno rozmowy warto by było podjąć. Tym bardziej, że Komunistyczna Partia Polski ma dość spore zaplecze. Tutaj ma własne czasopismo Brzask. No i jest już dość znaną organizacją, jakby nie patrzeć. No same represje tutaj już sprawiły, że zrobiło się owej organizacji dość głośno, tak? Dlatego ja sądzę, że rozmowy powinny zostać prędzej czy później podjęte. Z tym, że też również tutaj muszę niestety przyznać, że na razie nasz ruch nie jest na tyle liczny, żeby być jakąś tam wielką siłą, tak? I tego też nie mogę w żaden sposób zanegować. Jak na razie jest nas na tylu niewielu, że czy w ogóle Komunistyczna Partia Polski byłaby chętna, żeby prowadzić z nami jakieś rozmowy tutaj na Nie, no jakimś ale poziomie już twórczym, chociażby tak? jeśli chodzi o stronę praktyczną, co ja nie mówię, żeby tutaj od razu tworzyć partię, wstępować, wypisywać jakąś deklarację członkowską, no ale na pewno chodzi o przełamanie jakiejś nieznajomości, nieufności, wykazać jakiś dobry gest i takim dobrym gestem wobec represji, wobec komunistów z Komunistycznej Partii Polski powinno być to, co zrobiłem ja tutaj w Paryżu, co prawda. To nie ja zrobiłem, to zrobili komuniści francuscy, ale ja się pod to podłączyłem, ja to właściwie później przyjąłem, później jeszcze jakby kontynuowałem. I ja żałuję, że przynajmniej ja nie słyszałem, żeby doszło do takiej demonstracji solidarności właśnie z polskimi komunistami w Londynie, pod ambasadą polską, a tam chyba sporo Tak. Polaków jest, no. No cóż, ciężko mi się wypowiedzieć na temat sytuacji w Londynie, tak? No, nie ma mnie tam, tak więc niestety nie mogę tutaj No dobra, a jakoś bardzo towarzyszu, się wy osobiście, kiedy wypowiedzieć. zorganizujecie demonstrację Solidarności z KPPO? Cóż, ja osobiście, tak? To jest dość ciężkie pytanie, albowiem niestety w moim miejscu zamieszkania prócz mnie jest dwóch komunistów, z czego jeden ma przeszło 60 lat, a drugi jest nieletni, tak więc raczej ciężko coś zorganizować, musiałbym tutaj naprawdę się wysilić, ale sądzę, że prędzej czy później na pewno coś takiego postaram się zorganizować. Tutaj jeszcze od razu chciałbym wrócić do pewnej sprawy, bo wspomnieliście, towarzyszu, o rozmowie z towarzyszem Henrykiem, i właśnie do mojego komentarza chciałbym się przy okazji odnieść, bo totalnie mnie źle tam zrozumieliście. Czekaj, bo ja w tej chwili nie mam pamięci, o co chodziło w To, tym co się tak komentarzu. rozpisałem strasznie. A, tam o tym, co to było, o Stalinie, tak? Nie, tam o Stalinie też trochę było i oczywiście towarzysz tutaj wziął wszystko tylko o Stalinie na tapetę, całą resztę w zasadzie pomijając, przez co się trochę nie zrozumieliśmy. Przynajmniej ja czytając twój komentarz, towarzyszu, tak to odebrałem, że przeczytałeś fragment o Stalinie i bo tutaj doszło do ciekawej sytuacji, właśnie jak mówiliśmy o rozmowach, które mógłby prowadzić ruch postępowy z Komunistyczną Partią Polski, to właśnie ja mniej więcej coś takiego tam pisałem. To znaczy tak, ja w tej chwili jakoś próbuję sobie odtworzyć w pamięci ten komentarz, ale może zamiast o tym komentarzu, to po prostu, o ile pamiętam, to chodziło o Stalina i chodziło o to, że żeby tutaj jakaś także moja, bo ja w końcu, tych ludzi, którzy właśnie wzywają do tworzenia partii, jest mnóstwo, nie ma partii, ale jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie wzywają, więc jest postęp, jest towarzysz Henryk, jestem ja, pewnie by się jeszcze z kilku znalazło, którzy też jakby chcą tworzyć partię, właśnie tutaj ostatnio powstała jakaś partia, czy tam grupa, Czerwony Front, są Też tam, słyszałem o tym. jest jakaś ta grupa właśnie facebookowa Polski Front Pracy,
No i oczywiście oprócz tego są tam różne inne przegrupowania, właśnie skupione już raczej wśród lewicy socjaldemokratycznej, jakichś ikonowiczów, coś tego. Ale dobrze, więc o ile ja pamiętam, no to doszło do mniej więcej takiego pytania, czy mogłoby właśnie, czy ten Stalin, to przypadkiem on nie, Stalin, chodzi o Stalina, który pojawia się jako logo kanału Towarzysz Michał, także jest w intro różnych filmików, także moje wypowiedzi o towarzyszu Stalinie, czy one przypadkiem no, nie blokują jakiegoś takiego zjednoczenia polskich komunistów? Dobrze to To ująłem? może tak, w zasadzie mniej więcej o coś takiego chodziło, z tym, że ja tam wyraziłem bardziej swoją obawę o to, że odwoływanie się bezpośrednio do Stalina w owym czasie, gdy no niestety propaganda tutaj również zachodnia mocno wizerunek towarzysza Stalina nadszarpnęła, czy ze Stalinem możemy dotrzeć do mas? No dobra, dobra, to ja może właśnie wypowiem się na ten temat, na temat mojego stosunku właśnie tutaj marketingowy, tutaj tego, no, wartość marketingowa towarzysza Stalina. Więc ja następnie może powiem, że to, co mnie interesuje, to jest przede wszystkim dotarcie do rewolucjonistów. Rewolucjonista to jest człowiek, który ma jakoś tam pewien typ charakteru. Tutaj, no, jak my spojrzymy na historię różnych ruchów rewolucyjnych, to my widzimy, że ci ludzie wchodzący, dochodzący do komunizmu, do właśnie takiego, do bycia rewolucyjnym komunistą, oni dochodzili do tego komunizmu z różnych źródeł. To nie jest zawsze ta sama droga. Tutaj, jak spojrzymy na przykład na Fidela Castro, to my widzimy, że był to po prostu jakiś taki, no, radykalny nacjonalista, demokrata, który po prostu obraził się na dyktatora Batistę, sługusa amerykańskiego, i tam w ramach jakiegoś tam tej walki swojej z dyktatorem Batistą doszedł do komunizmu, tak się zbliżył. W ogóle sam proces tworzenia międzynarodówki komunistycznej, no to przecież to nie było tworzenie tylko, no, międzynarodówka komunistyczna nie powstawała tylko z partii robotniczych, socjalistycznych. Tam wchodziły także różne organizacje anarchistyczne, czy może o rodowodzie anarchistycznym, które jednak poparły program międzynarodówki komunistycznej. Tam wchodziły różne osoby wywodzące się właśnie z tej lewicy takiej rewolucyjnej. Tutaj jest właśnie ten PPS, frakcja rewolucyjna, to jest ta frakcja Piłsudskiego. Ja mogę tutaj wspomnieć o moim stryju, stryjecznym pradziadku, Marianie Nowickim. Marian Nowicki był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej, frakcji rewolucyjnej, który jednak, no, znajdował się w Rosji, był uczestnikiem rewolucji październikowej. No i jako później właśnie, później był PPS-owcem, później jakoś razem z Bierutem tworzyli Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową, w PRL-u był jakoś tam no, działaczem, tam posłem i tak dalej, nieważne. No, w każdym razie ten Marian Nowicki, no to on to nigdy nie był jakiś taki, no, marksista, taki rewolucyjny, coś tego. Raczej tutaj to był ten patriotyzm, właśnie ten taki bunt wobec caratu, no to go popchnął na tą drogę rewolucyjną, dlatego się zaangażował w tą działalność. Działalność właśnie w obronę rewolucji październikowej. Więc dla mnie przede wszystkim komunista to jest człowiek z jajami. To jest człowiek rewolucjonista, który idzie pod prąd, który się nie boi. On może wywodzić się z anarchizmu, może wywodzić się z nacjonalizmu, może wywodzić się z jakichś innych nurtów, byle byłby to człowiek, który kurwa ma jaja, który się nie boi i który przede wszystkim nie daje sobie cenzurować gęby. Jeśli dzisiaj rządząca polską prawica, faszyzująca, mówi cały czas: precz z komuną, precz ze Stalinem, precz z PPR-em, precz z... Jest to człowiek, który mówi: okej, okay, wy macie rację, ja nie lubię Stalina, ja nie lubię kapitalizmu, to prawda, nie lubię kapitalizmu, ale ja tak jak wy nie lubię Stalina. No, dla mnie to jest kompromitacja po prostu. Jeśli ktoś w tym momencie, właśnie w tym momencie, kiedy nasi wrogowie koncentrują całą swoją energię na tym, żeby walczyć ze Stalinem, i my też mamy walczyć ze Stalinem, żenada, towarzyszu. Towarzysz, no tutaj źle mnie zrozumiałeś. No, ja nie występuję przeciwko Stalinowi,
Z tym, że chciałbym zauważyć, że propaganda PiS-u, jak i kapitalistów nie dyskwalifikuje, nie dyskredytuje tylko i wyłącznie Stalina, tak? A w zasadzie, no nie oszukujmy się, jeżeli teraz wyjdziemy do robotników w Polsce na przykład, gdzie no niejako propaganda no zniszczyła wizerunek Stalina jako tego najgorszego się go pokazuje, czy nie dać im innego komunisty tutaj na pierwszy plan. Oczywiście Stalin wciąż musi być gdzieś przez nas mocno promowany, gdyż jest to jedna z najwybitniejszych postać w ogóle w całym ruchu komunistycznym, tak? Tylko pytanie, czy aby na pewno jest teraz mądrym wystawianie go na pierwszy plan? Nie, no więc ja powiem tak, no, że tutaj jakby całe pytanie dotyczące zjednoczenia, ono się wiąże z tym, z kim się jednoczyć. No bo to jest to pytanie, że i jeśli ktoś siebie określa jako komunista, jeśli pierwsze słowo, którego on używa wobec siebie, żeby się określić, jestem komunistą, to moim zdaniem taki człowiek nie ma problemu ze Stalinem. On może nie lubić Stalina. Ale on może być trockistą, on może to, ale jeśli on pierwsze słowo, jak ktoś go obudzi o 3 rano, i on jeszcze się nie obudził dobrze, ale ty kurwa, kim ty jesteś? I on powie, jestem komunistą. No to z takim człowiekiem ja się mogę zjednoczyć. Jeśli z takimi ludźmi on powiedzą, no słuchajcie, dobra, schowajmy tego Stalina, troszkę tego tamtego, okej. Problem jest taki, że większość ludzi na polskiej lewicy, oni pierwsze słowo, jakiego w ogóle używają w dyskusji publicznej, to znaczy w dyskusji na przykład z jakimś burżuazyjnym dziennikarzem, to on pierwsze co mówi, to ja nie lubię Stalina, ja jestem antystalinowcem. On dopiero później mówi, ja jestem antystalinowcem, taki jak wy, ale też odwołujemy się do marksizmu, do tradycji tutaj czwartej międzynarodówki stworzonej przez Lwa Trockiego i tak dalej. Ale takim wstępem w ogóle do rozpoczęcia rozmowy jest właśnie sponiewieranie tego Stalina. I ja nie wierzę, żeby ktoś taki, kto właśnie demonstruje w ten sposób swój oportunizm, ja nie wierzę w to, że z kimś takim można zbudować organizację rewolucyjną. Być może z kimś takim można się porozumieć w sprawie tej czy innej akcji, nie wiem, bronić lokatorów, organizować jakąś sprawę związkową, organizować demonstrację. Ileś różnych rzeczy można organizować, media lewicowe, można organizować te wywiady, dyskutować i tak dalej. Ale z kimś takim, kto ma przetrącony kręgosłup ideologiczny, jest oportunistą. On dostosowuje swój przekaz do rządzącej Polską właśnie faszyzującej prawicy. Boi się, bo dzisiaj no, mówienie o komunizmie, mówienie o Stalinie, nawet jeśli z tym Stalinem się nie zgadzamy. Przecież ja w iluś tamtych rzeczach ze Stalinem mogę się nie zgadzać. Ale chodzi o to po prostu, no, że jeśli dzisiaj, no, należy, pierwsza rzecz, należy określić swojego wroga. Dobrze, towarzyszu, na chwilę, bo się tu A to ty rozgadałeś. musisz walczyć, to jest właśnie, to jest Dobrze, ten moment. towarzyszu, ujmę to tak. Oczywiście, nie można tutaj z ludźmi, którzy no się wycofują i tak dalej, no budować rewolucji. Tym niemniej nie dotrzemy do mas z jasno opracowaną i przedstawioną, już na samym start zarysowaną całą koncepcją budowy socjalizmu, tego co będzie po rewolucji i tak dalej. No tak mas nie zjednamy sobie, bo im bardziej rozbudujemy jakąś myśl, tym no, mniej ludzi się z nią zgodzi, bo im więcej elementów, tym więcej nieścisłości wśród różnych ludzi. Jest stare powiedzenie, że tyle opinii, ilu ludzi, tak więc im bardziej uprościmy na samym początku cały projekt, jak do tej rewolucji dążyć i tak dalej, i na podstawie tego wykuwać tą jedność ideologiczną od podstaw, można w mojej ocenie osiągnąć znacznie więcej, aniżeli już na start staliniści ze mną albo trockiści ze mną, reszta won.
No, Nie, nie, jednak nie, do tak mas trzeba naprawdę dotrzeć, tak? tutaj chodzi o to, że jakby punktem wyjścia jest przede wszystkim wyłożenie pewnego planu na przyszłość. No i ten plan na przyszłość to jest komunizm. I no, ja się nie zgodzę z faktem, że ten komunizm może być niepopularny. Moim zdaniem. I przede wszystkim chodzi o to, że no, część osób oni przedstawiają, no to oni traktują robotników jako debili. Że o, to jest debil, to jemu to trzeba przedstawić jakiś taki prosty program, tam 10 punktów, żeby on się zgodził i tyle. My widzieliśmy przykłady iluś tam różnych organizacji reformistycznych, które właśnie próbowały, no, pomyliły proces budowy partii rewolucyjnej z kampanią wyborczą. No, w kampanii wyborczej to tam może sobie obiecać kilka różnych frazesów. Ikonowicz jest specjalistą od takich różnych rzeczy, teraz znowu będzie kandydował, więc zobaczymy, co nam obiecuje. Ale budowa partii Towarzyszu, rewolucyjnej. ale chyba mnie tak nie do końca zrozumiałeś, bo ja nie mówię, że nie prezentować postulatów, ale powinniśmy zacząć od minimum. Na początku ludzie muszą się z nami zgodzić Nie, i ale czekaj, wtedy a właśnie ja nie chcę na... mówić o minimum, mnie gówno obchodzi minimum. My żyjemy w świecie żyjemy przed zagładą kapitalizmu. To jest kurwa, słuchaj, no, czy kwestie ekologiczne, czy kwestie zbliżającej się III wojny światowej, jakichś wszystkich tych sprzeczności w ramach obecnego świata. Przecież to nie może tak dłużej trwać, że kurwa, no jest taka polaryzacja, galopująca polaryzacja, że jest tutaj kilku kurwa milionerów, które posiada tyle bogactwa, co wiesz, i to jest proces cały czas, po prostu, no my jesteśmy w tej chwili w sytuacji takiej, kiedy jest pewien rozpędzony kurwa pociąg, który pędzi tam 500 km na godzinę i on już nawet nie ma kierowcy. On się musi wypierdolić. I właśnie teraz, kiedy wiadomo, że się wypierdoli, czy ze sprawy ekologicznej, że ludzie, kurwa, tym powietrzem, które w tej chwili jest, ten cały smog, kurwa, umierają od tego, że jakieś tam ocieplenie klimatu, że kurwa, widać, że kraje kapitalistyczne nie są w stanie tego zatrzymać, że główny, kurwa, truciciel świata, Stany Zjednoczone w postaci Donalda Trumpa mówią, kurwa, nie, ja pierdolę wasze wszystkie porozumienia ekologiczne, ja będę robił co będę chciał. To tylko pokazuje ludziom, słuchajcie, no, nas nie interesują w tej chwili hasła minimum. Tutaj, no, jeśli my w tej chwili nie obalimy tego kapitalizmu, to tutaj, no, co mi kurwa po minimum, jeśli kurwa planeta zginie, ludzie wyginą. Tutaj trzeba wyjść z całościową koncepcją w ogóle zreorganizowania społeczeństwa właśnie i tą odpowiedzią na wszystkie możliwe problemy jest komunizm. Oczywiście, że komunizm jest odpowiedzią na te problemy, ale nie możemy tutaj no, zakładać, że wyjdziemy, przedstawimy teorię i wszyscy się z nami zgodzą, tak? No jednak trzeba stopniowo budować tą jedność ideologiczną, bo z marszu no, to raczej w mojej ocenie przynajmniej no, wiele nie zdziałamy, tak? Wiesz, no ja powiem tak, no, przez ostatnie kilkadziesiąt lat obserwowaliśmy taki proces, że pewne organizacje marksizujące w Europie, one udawały, że pewnych problemów nie mam, to znaczy, no, ileś różnych problemów społecznych, które miały miejsce charakter w kapitalizmie w Europie, te problemy zostały wypychane po kolei do krajów trzeciego świata. W ten sposób można było tworzyć mit jakiejś tam właśnie symbiozy ruchu lewicowego, ruchu robotniczego z kapitalizmem i cała ta właśnie ugoda, cały ten oportunizm socjaldemokracji, w którą jakoś tam się włączyły ruch trockistowski, także rewizjoniści z tych różnych właśnie partii pseudokomunistycznych. Oni to wszystko afirmowali, jakiś taki względny spokój społeczny, względne bogactwo krajów właśnie najwyżej rozwiniętych. I oni myśleli, że to będzie trwać wiecznie, że to będzie trwać wiecznie taka sytuacja, że tam będzie niekończący się burdel, tutaj będzie okej, i że planeta jako taką będzie się rozwijać. No właśnie dzisiaj widzimy, jesteśmy w przededniu tutaj jakiejś gigantycznej katastrofy. Katastrofy, która się może zakończyć wojną, katastrofy ekologicznej, w ogóle wszystkie te, do tej pory wszystkie te rzeczy, które my widzieliśmy w tej chwili, to jest pryszcz.
To jest prysz wobec tego, co może się zdarzyć tutaj w ciągu najbliższych lat. Wojna, jaka może w ogóle kurwa wybuchnąć w ciągu najbliższych kurwa miesięcy, czy w ciągu najbliższych lat, to ilość ofiar wszystkich poprzednich wojen do tej pory, jakie miały miejsce na świecie, od czasów starożytności do II wojny światowej, ze wszystkimi wojnami amerykańskimi do dzisiaj, to nie przekroczy tej ilości ludzi, którzy zginą w czasie kurwa następnej wojny. I z czymś takim, żeby to zatrzymać, to ty nie wystarczy ci hasło programu minimum. Program minimum, o, dajcie mi 500 zł więcej. No kurwa, nie. Tutaj to, i tu nie wystarczy też, i tu jest jakby jasne, że jakby no cały ten program socjaldemokracji, on się opiera na tym, że są ludzie, z którymi się dyskutuje. A ja mówię dość, dość kurwa Towarzyszu, dyskusji, ale dość dyskusji kurwa z takim towarzyszu, Czytelbergiem, chwilę, bo chyba nie do końca rozumiecie to, jak ja używam pojęcia program minimum. Bo to nie w tym kontekście, że no tutaj wychodzimy i zajmujemy się pierdołami. Program minimum to ma być kilka ogólnych spraw, które wystawiamy tutaj na światło dzienne i później do nich robimy dobudówkę tych pierdół, jak jakieś ekologia tak dalej, ale skupiamy się, że żądamy zniesienia władzy burżuazji, tak. Ale ty żądasz od kogo? Od kogo żądasz? Od prezydenta Dudy? Że pójdziesz, prezydencie Dudo, żądamy zniesienia władzy burżuazji. No. Takich rzeczy się nie żąda, takie rzeczy się robi. Dobrze, towarzyszu, ale no jakoś tych ludzi trzeba jeszcze do siebie przekonać. No, 50 ludzi nie pójdzie i nie obali rządu, tak? Nie, no ale tu chodzi przede wszystkim o programowe zakwestionowanie prawa własności. To trzeba zakwestionować. Przecież jeśli my widzimy, nie wiem, że jest sobie na przykład taki milioner, jakiś Bezos, który posiada sobie te centra dystrybucyjne Amazona na całym świecie, to nie chodzi o to, żeby gdzieś tam ścigać tego Bezosa i go aresztować. Po prostu powiedzieć jasno, wszystkie twoje centra logistyczne od dzisiaj zostają przejęte. Koniec. On sobie może nawet żyć. Niech sobie żyje. Niech za pensję robotnika. Ale ja chciałbym tutaj wrócić do tych haseł minimum. Więc jeśli chodzi o hasła minimum, przez całe moje dojrzałe życie polityczne, właśnie jako takiego warszawskiego lewicowca, osoby, która gdzieś tam musiała cały czas obserwować działalność Piotra Ikonowicza, no to no, cały czas ja tutaj byłem jakby, no. Tutaj postawiony wobec tych kwestii lokatorskich i tak dalej, i tak dalej, wysuwanie różnych postulatów, zresztą słusznych, zresztą nie byłoby w ogóle tej kwestii, gdyby Ikonowicz i jemu podobni nie obalali PRL-u, nie obalali dekretu Bieruta, który zlikwidował jakby wszystkie problemy lekatorskie, ale jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, że Ikonowicz i także inni działacze lokatorscy, jak Piotr Ciszewski, zrobili dobrą robotę, wypromowali ileś dobrych haseł, wypromowali w ogóle ruch lokatorski. Efekt jest taki, że wszystkie te hasła lokatorskie zostały dzisiaj przyjęte przez Patryka Jakiego i on po prostu jakby sobie przychodzi za 5:12, przejmuje to wszystko i sobie wygra wybory samorządowe, znaczy albo on, albo ten kandydat Platformy czy coś. No ale no, to tylko pokazuje, no, że no, jeśli ktoś myśli, że na takich hasłach minimum można zbudować jakiś no, ruch społeczny, który mógłby zdobyć władzę, no Ikonowicz jest najlepszym przykładem na to, że no, hasła minimum nigdy go nie doprowadzą do władzy. No. Ale Nigdy, tu nie no. chodzi o to, że mamy Życzę się mu tego, żeby doszedł trzymać. do władzy, ale niestety, no. Towarzyszu, ale tu nie chodzi o to, że mamy się trzymać tylko i wyłącznie haseł minimum. Tu chodzi bardziej o to, że one mają być tą podstawą, z której później wychodzimy dalej, tak? No nie No w każdym możemy razie, stać w dobra, to miejscu. kto dzisiaj na polskiej lewicy stawia hasła maksimum? Jakiś coś dalej. Dalej niż właśnie, no. No nie ma. A no właśnie, a no właśnie. A dlaczego nie ma? Bo oni się boją. Oni się boją, bo wiesz, jeśli ty wyjdziesz do kamery, właśnie tak jak robi to Ikonowicz, i mówi: oj, ja jestem obrońcą eksmitowanych rodzin, jakiejś samotnej matki tam z pięciorgiem dzieci, jeszcze inwalidki. No to tam oczywiście tam media go nagłośnią jako takiego apostoła, jakiegoś świętego Piotra, który broni tych, wiesz. I on się o tym lansuje, i tam oczywiście przychodzą ludzie, tam widzą w tym Ikonowiczu takiego zbawcę. No chwała mu za to, dobrą robotę robi, no tylko
Tylko, no właśnie, co dalej? Co dalej? Dlaczego? Ikonowicz doskonale wie, że gdyby on, no jakby kiedy przychodzą do niego te media, to on by tam strzelił im taką gadkę, jaką on czasami potrafi powiedzieć właśnie w jakimś zamkniętym gronie, gdzie są marksiści. I coś by tam popieprzył o rewolucji, o kapitalizmie, że kapitalizm jest zły, czy coś. A nie, 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 a to już media tego nie nagłośnią. To ich nie interesuje. Dlatego Ikonowicz publicznie, no to właśnie prezentuje się jako taki, no socjaldemokrata, nawet trudno powiedzieć radykalny socjaldemokrata, po prostu taki umiarkowany socjaldemokrata, co to nawet z PiS-em się potrafi dogadać, nawet z Palikotem się potrafi dogadać, no Palikot, kurde, liberał, milioner, czy coś, no ale społecznik, no właśnie, no Owsiak, Palikot, Ikonowicz, no, Caritas. Wszyscy razem właśnie brońmy ludzi. Brońmy. Tylko, no jakoś burżuje okradający robotników w Polsce mają się dobrze. Im to właśnie, no ten cały ruch charytatywny, no on jest wpisany tą logikę, no jakby no, z punktu widzenia Ikonowicza i Palikota. No to Palikot przyszedł i on jasno powiedział Ikonowiczowi, słuchaj, masz tu walizę z kasą, ty masz mnie tutaj zareklamować jako lewicowca, no bo przecież ten Palikot, no to wcześniej był, no, z Platformy Obywatelskiej, milioner, a więc właściwie no, dwie rzeczy, które go całkowicie dyskredytują jako lewicowca, ale on się chciał przechwycić na lewicowca, bo jemu tam z badań społecznych wyszło, że na lewicy jest teraz pustka, bo on się nie przybije jako prawicowiec, a on się przybije jako lewicowiec. On będzie robił kampanię przeciwko SLD, właśnie niech się wylansuje na lewicowca, a Ikonowicz właściwie całe tutaj dorosłe życie walczy sobie przeciwko SLD, mimo że dwa razy z list SLD wszedł do Sejmu. No ale zawsze on tutaj się określa właśnie jako ta lewica antyeseldowska. No to się dogadali, no Ikonowicz właśnie wziął walizę z kasą od Palikota, wystawił Palikotowi papier, kwit, tak, Palikot, milioner, członek Platformy Obywatelskiej, no, zadeklarowany neoliberał, jest, ja go uważam za prawdziwego społecznika, prawdziwego tutaj obrońcę eksmitowanych, Palikot wszedł do Sejmu, kilka miesięcy później zagłosował wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat, Ikonowicz, kurwa, ty jesteś za to odpowiedzialny. Przeproś. Nie, no to jest po prostu kompromitacja, no, że... Tak, no. Poza tym, no nie oszukujmy się. Palikot ze swoimi milionami to mógł i wybudować nie jeden dom, tak? Nie jeden blok. Także, no, gdyby naprawdę chciał tutaj jakoś wspierać, no to użyłby również swoich pieniędzy, no, a nie tylko gadać. No, przede wszystkim należy całkowicie odrzucić tutaj indywidualną rolę człowieka, no, to tym się ma zajmować państwo i to właśnie na tym polegał dekret Bieruta, no, dekret Bieruta zlikwidował bezdomność w sposób po prostu urzędowy. Oczywiście, towarzysz, ale my teraz mówimy o realiach kapitalistycznych, tak? No tak, no. Tak. Tak, ale to wiesz, trzeba wszystkim już powiedzieć. Będziemy, no dla mnie jakoś, no jeśli my mówimy o Stalinie, to my musimy też mówić o Bierucie. Bo Bierut jest takim, jak takim odpowiednikiem, no z mojego punktu widzenia pozytywnym odpowiednikiem właśnie Stalina w Polsce. I wszystko to, co dobre w PRL-u, to się zaczęło właśnie od Bieruta. No. I kwestia, i nie byłoby załóżmy kwestii w ogóle, kwestii eksmitowanych, gdyby cały czas obowiązywał właśnie dekret Bieruta. A tak oto się rozpoczęła właśnie reprywatyzacja, rozpoczęła się tutaj wyrzucanie różnych ludzi na bruk, cała ta nędza, no a trzeba było jedynie nie krytykować Bieruta. No. I teraz jest jakby pytanie, no bo tutaj jest, no właśnie IPN zapowiedział, hucznie zapowiedział, że Bierut zostanie wypieprzony z powązek właśnie na śmietnik, gdzieś tam wrzucą jego kości. To jest oddzielna sprawa, jak partia właśnie odwołująca się do tradycji chrześcijańskich, do tradycji jakiegoś takiego poszanowania, no jest właśnie, mówię, świętej pamięci, że właśnie... Towarzysz, takie... No to właśnie w tym temacie od razu też się wypowiem. Na początek no tylko powiem, że no tutaj w kwestii Bieruta, no to się z tobą no zgadzam w zasadzie w 100%. No. Czy Postęp.org będzie bronił Bieruta? Ja na pewno i będę moich towarzyszy również do tego przekonywał, jeżeli w ogóle będzie konieczne jakiekolwiek przekonywanie, prawda?
No tutaj się nie chcesz w żaden sposób no, wypowiadać za całą czy organizację. Czy przyczyniesz się łańcuchem do tego? Jeżeli no. będzie trzeba, owszem, pojadę specjalnie do Warszawy. No, to jest ciepłe pytanie, że czy taki Ikonowicz na przykład no, jest w stanie wyprowadzić kilkadziesiąt osób do blokowania klatki, czy on będzie w stanie, no, czy w ogóle by chciał, czy w ogóle by chciał przyprowadzić tych swoich kilkadziesiąt osób na Powązki do obrony Bieruta. No. W końcu no, jest to osoba no, kluczowa dla w ogóle kwestii lokatorskiej w Polsce. No. Powinien mu chociaż w ten sposób no, no, odpokutować swój udział w opozycji antykomunistycznej. No. No, więc wiadomo, że on nigdy jakby tej plamy z siebie nie zmyje, ale przynajmniej byłby to jakiś dobry gest pokazania, no, że jednak na starość zrozumiał swój błąd i jednak tego Bieruta będzie bronił. No. Towarzyszu, no tutaj jest jeszcze taka kwestia, jak już wspomniałeś o IPN-ie i tak dalej, no to no jaką oni świętość tutaj jakąś zmarłych szanują, skoro nawet ludzi, których no tutaj wyciągają na sztandary, mówię tutaj oczywiście o tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, no to mimo protestów rodzin oni i tak dokonywali jakiejś ekshumacji, czegoś, no co nie chcieli tam znaleźć, jak w tych trumnach już nic nie ma, to wszystko się porozkładało. No, dla nich nawet ich własni ludzie, no, niewiele znaczą, tak, po śmierci, no, byle mieć mięso wyborcze, no, tutaj, tu pokrzyczą, że o, zamach, tutaj badają i tak naprawdę to tylko chodzi o przewały na grube miliony, prawda, no, bo jednak komisja musi za coś pracować, wynajmować tych ekspertów. A sądzę, że eksperci też przypadkowo dobierani nie byli. No. Ale wiesz, to na Smoleńsku troszkę. Ja się troszkę zagubiłem w Smoleńsku, bo kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej, ja jeszcze byłem w Polsce, ale ta sprawa już tam trwa lat chyba 8, no. Ja już się wyłączyłem, od kiedy wyjechałem z Francji, do Francji. Ja między innymi, pierwsza rzecz jakoś taka, jak przyjechałem do Francji, włączyłem telewizor. Ja byłem taki zdziwiony i szczęśliwy. Co prawda nie rozumiałem języka francuskiego, ale wreszcie włączyłem telewizor i nie było nic o Smoleńsku. Dla mnie to po prostu był jakiś taki francuski cud, no. Ale tak, ale bo zapomnę. Ja tutaj chciałbym gorąco pozdrowić towarzyszkę Katarzynę właśnie z postępu.org za swoją tutaj bohaterską akcję w obronie koszulki z młotem i sierpem przed socjaldemokratami i Skrypola. No więc tak tylko dlatego jest. 51 minut. No to towarzyszy, to pociągniemy jeszcze 5 minut i na dzisiaj koniec. No. Może pierwsze wrażenia właśnie z Paryża. No, deszczowo, mokro. Deszczowo, mokro. Korki straszne. No, no dobrze, to co to? Będziemy kontynuować jutro. Jutro czeka nas właśnie wielki meeting. Mam nadzieję, że wielki właśnie organizacji, małej organizacji, która jednak jest podpięta pod dużą włoską organizację Lotta Comunista, czyli Walka Komunistyczna. Oni sobie, no ja z nimi nie utrzymuję zbyt dużych kontaktów, no oni zazwyczaj odezwają się do mnie, jak coś organizują, więc właśnie teraz organizują meeting przed 1 maja, więc jutro właśnie się tam udamy. No, mam nadzieję, że w ciągu tych 24 godzin dojdzie do cudu. Towarzysz Jakub nauczy się języka francuskiego. No. Byłby to po prostu no, taki. No. Ja czytałem, widziałem ostatnio jakąś reklamę jakiejś aplikacji na komórkę, że w 3 tygodnie się można nauczyć języka. No, więc. Ale jednak takiej, żeby w 24 godziny to jeszcze nie widziałem. No, a oczywiście 1 maja jest pochód. Co, towarzyszu, powiedzieć coś jeszcze? No,
Nie za bardzo mam co nowy. No dobra, to po prostu przemyślimy to i obiecujemy, że jutro będziemy tutaj kontynuować naszą dyskusję. Trzeba przemyśleć wszystkie wątki, więc drodzy słuchacze, pozdrawiamy was z Francji właśnie. Zjazd polskich komunistów, mały zjazd się rozpoczął. No, jest nas smutno, że was tutaj nie ma, no, ale tutaj to dopiero początek. Będą organizowane kolejne zjazdy. Dzisiaj we Francji, jutro może w Polsce. Pozdrowienia, towarzysze.